Mateusz Myketyszyn, witam w programie Gość Dnia, a jest dzisiaj z nami Marcin Kuleszo, archeolog, pracownik działu archeologicznego Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, ale także autor pierwszego otwierającego eseju w wydawnictwie Wałbrzyskie Szkice. To jest nowa monografia Wałbrzycha, świetnie napisana. Marcinie, dzięki, że jesteś z nami. Dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa. Spotykamy się przy okazji premiery tego wydawnictwa, wydanego przez gminę Wałbrzych, przez miasto Wałbrzych już właściwie od 1 stycznia. Ale rozmawiać będziemy o Twojej największej pasji, o Twojej pracy, o archeologii. Dlaczego zdecydowałaś się pozostać w Wałbrzychu? Bo archeolog to się kojarzy z kimś, kto wyjeżdża na misję, kto jedzie do Egiptu albo do innego Machu Picchu, a Ty zdecydowałaś się być tutaj u nas. No, archeologia jest na tyle szerokim pojęciem, że Egipt to jest duże, duże uproszczenie i jest to w zasadzie odrębny w ogóle tryb studiów nawet. Nie jestem przygotowany do takich wyjazdów. Czyli potrzebna była dodatkowa specjalizacja. Tak, bardzo, bardzo wąska, specyficzna. Ja jestem archeologiem typowym, po prostu archeologiem pradziejowym, który owszem może prowadzić badania w Europie, na całym świecie, ale to nie jest egiptologia czy badania Inków. To są bardzo specyficzne sprawy. A zdecydowałeś się robić to w Wałbrzychu, na naszej ziemi? No, los tak zdarzył, no ale nie żałuję, że jestem w Wałbrzychu. Tego nie, na pewno nie. Niewiele osób wie, że nasza ziemia jest praktycznie białą plamą na mapie polskiej archeologii, że ten teren nie jest bardzo poznany. No niestety jest, tak. I obawiam się, że niewiele tutaj zmienimy w tym momencie. Jest to bardzo słabo rozpoznany teren archeologicznie, chociaż badania, za dużo może powiedziane, jakieś tam próby amatorskich poszukiwań można datować od XIX wieku. A wiemy, że człowiek był tutaj zawsze, praktycznie od zawsze. No, na podstawie informacji, jakie posiadamy, materiałów odkrytych, można powiedzieć, że od 10-12 tysięcy lat. Schyłek epoki lodowej to jest pierwszy ślad pobytu człowieka. No właśnie, skończyła się epoka lodowcowa 12 tysięcy lat temu. Wyobraźmy sobie, że się przenosimy w czasie. Co wtedy widzimy w centrum Wałbrzycha? Czy to prawda, że po ulicach chodziły renifery, byli tutaj koczownicy z dzidami, a teren porastała tundra? Po ulicach może nie chodziły. No, nie było ulic wtedy. No po leśnych traktach. Ukształtowanie terenu właściwie było takie jak obecnie, nie licząc zmian spowodowanych przemysłem i działalnością człowieka, czyli hałdy i tak dalej. Bo teren ukształtował się wcześniej. Tutaj ostatnie zlodowacenie nie wprowadziło jakichś istotnych modyfikacji, właściwie żadnych, bo linia zlodowacenia była dużo dalej na północ. Była tundra i prawdopodobnie przechodziła tutaj granica, tak można domniemywać, chociaż też należałoby przeprowadzić badania odpowiednie. Przebiegała tutaj granica dwóch stref jakby geograficznych, klimatycznych. Strefy leśnej, która obejmowała południe Europy i tundra, która obejmowała niż, czyli od powiedzmy tam cały ten niż nasz polski pod Bałtyk. 12 tysięcy lat temu z tego okresu pochodzą pierwsze odkryte pamiątki archeologiczne na naszym terenie. Co znaleziono i co to jest? W dzielnicy Szczawienko odnaleziono narzędzia krzemienne i rogowcowe. To jest taka skała też zbliżona bardzo do krzemienia. Jest to właściwie pierwszy ślad, jeden z pierwszych w ogóle w Polsce, zasiedlenia tego obszaru właśnie po ustąpieniu maksimum ostatniego zlodowacenia, które, jak mówiłem, miało miejsce 20 tysięcy lat temu. Ale teren był na tyle niesprzyjający przez kolejnych parę tysięcy lat, że tutaj żadne życie nie mogło funkcjonować. I dopiero około właśnie 12 tysięcy lat zaczęła się kolonizacja tych obszarów, która szła od zachodu i południa. I to była, można powiedzieć, taka pierwsza kultura, która, upraszczając bardzo, żartując z lekkim przymrużeniem oka, można powiedzieć, pierwsza Unia Europejska. Kultura magdaleńska, znana z tych słynnych, pięknych malowideł w Hiszpanii i Francji. Jaskiniowych. Ona dotarła także na tereny Polski, na Ukrainę i szła tym właśnie jakby szlakiem. Nie twierdzę, że to jest na pewno ta kultura, ale jest to bardzo zbliżone do znalezisk znanych nam z innych terenów. Czyli ziemia wałbrzyska zawsze była w orbicie wpływów europejskich, że się tak dzisiaj możemy mówić dzisiaj w ten sposób? No tak, procesy, jakie tu miały miejsce, zawsze wpisywały się w jakieś ogólniejsze
dziejące się na terenach Europy Środkowej, czy nawet szerzej, jak się okazuje. A jak wyglądał okres mezolitu, czyli tego następującego po paleolicie? Czy w Wałbrzychu, tutaj na tym terenie, kult Wielkiej Matki był praktykowany? O kulcie Wielkiej Matki ciężko mówić tak naprawdę cokolwiek, bo jest to bardzo kontrowersyjna też hipoteza, chociaż bardzo już przyjęta w literaturze, niemniej krytykowana, zwłaszcza ostatnio. No, jeżeli był neolit, a jest poświadczony olbrzymią, znaczy olbrzymią może przesadziłem, ale stosunkowo największą liczbą znalezisk. Gdzie one dzisiaj są przechowywane? To była i matka, jeżeli taka wiara wtedy była. Słucham? Gdzie one są dzisiaj przechowywane, te artefakty, które znaleziono? To jest właśnie problem. Większość z nich właściwie zginęła. To były znaleziska przedwojenne badaczy niemieckich, których w tej chwili właściwie nie ma. Być może we Wrocławiu w archiwach muzealnych coś by się znalazło, ale... Znaczy zaraz po wojnie jeszcze tutaj były? Część z nich mogła być. W latach 60. były podziały muzeów i wtedy... To już nie liczne, tylko zadanie dla archeologa, ale muzeów, też dla detektywa. Tak, wtedy był podział, muzea zostały wyprofilowane i Wałbrzych miał ceramikę, geologię. Oddał dużą część zbiorów archeologicznych. Z tym, że nie gwarantuję, że tam były te, które nas interesują. Bo to są stare rzeczy, które mogły zginąć nawet znacznie wcześniej. Są tylko znane z literatury. Z okresu mezolitu pochodzi stanowisko archeologiczne w Mieroszowie. Tak. Co tam znaleziono? Inwentarz też wykonany z krzemienia oraz bardzo licznych skał krzemionkowych, chalcedon, jaspis, różne lokalne po prostu, o tak by można było powiedzieć, lokalne surowce sudeckie. Czyli użycie tych lokalnych użycie surowców świadczy o tym, że ludzie wiedzieli. Że znali, tak, potrafili jakoś sobie optymalnie dobrać instrumentarium narzędziowe i surowce do jego wykonania. Nie przynosili tego z niżu, tak jak wcześniej, bo tu mieliśmy do czynienia z przyniesionymi zabytkami z bardzo dobrych surowców transportowanymi na wielkie odległości. Stosunkowo najwięcej pamiątek archeologicznych zachowało się po okresie neolitu, czyli okresie, który nazywamy czasami rewolucją neolityczną. Wtedy to ludzie przeszli ze zbieractwa, koczownictwa, zaczęli uprawiać ziemię. Co z tego okresu mamy? I co się zachowało? I co wiemy o Wałbrzychu sprzed 7000 lat? Bardzo jednorodny zespół zabytków. Siekiery i topory wykonane ze skał. Do czego je używano? Do karczunku lasów, tak by można było to krótko określić. W swoim eseju wspominasz, że być może doszło do pierwszej katastrofy ekologicznej. No, można założyć z pewną ostrożnością, ale taką hipotezę można by wysunąć. Zdradź coś więcej na ten temat. Wtedy w całym Średniogórzu Europejskim, czyli w strefie geograficznej, do której również Wałbrzych się zalicza, znajdują się identyczne właściwie zabytki. To są bardzo, tak jak powiedziałem, jednorodne, proste, wykonane z krzemienia i ze skał siekiery i topory. Nie ma ceramiki, nie ma właściwie śladów osadnictwa innego. Różnie to było interpretowane, czy to w ogóle było osadnictwo, czy to są zguby, czy to są różnego typu, no, jakieś tam ewentualnie pozostałości doraźnych wędrówek przez góry. Obecnie twierdzi się, że była po prostu to specyficzna formacja gospodarcza tamtego okresu, polegająca na pasterstwie. No, pola też oczywiście, były jakieś uprawy, ale głównie pasterstwo i to powodowało wycinanie drzew. To była pasza liściasta pochodząca z drzew dla zwierząt i spowodowało to olbrzymie, po prostu gigantyczną jak na ówczesne warunki katastrofę ekologiczną, która później doprowadziła do stepowienia wielkich obszarów Europy. To pociągnęło za sobą dalsze zmiany kultury, później epoka brązu i tak dalej. Ziemia została opuszczona. Wałbrzyska. Ten teren został opuszczony przez mieszkańców, tak? Że niekoniecznie. Dopiero... Po prostu działalność człowieka spowodowała wycięcie lasów, wytrzebienie tego drzewostanu pierwotnego. Ale kolejne, jakby też z neolitu pochodzące zabytki, z późniejszego okresu neolitu, świadczą o tym, że to była już typowo nomadyczna ludność, pochodząca być może ze stepów wschodnich nawet. Kiedy tutaj dotarli Słowianie na naszej ery? Słowianie. Bardzo późno, VII wiek naszej ery. Przybyli ze wschodu, tak jak najnowsze teorie twierdzą, gdzieś z dorzecza Dniepru. I dopiero w VI-VII wieku zaczęli rozprzestrzeniać się na tych terenach, które my dzisiaj znamy jako Słowiańszczyzna. Czy to Słowian możemy obarczać odpowiedzialnością albo zawdzięczać im odkrycie wód mineralnych w Szawnie? To jest też jedna z teorii. Odkryto studnie
rzeczywiście pochodzące ze średniowiecza, być może jedna z tych studni w Szczawnie Zdroju, tak? Jest datowana nawet na okres rzymski. No tak, jeżeli to były te wody, które znamy, no to oni również je pili. Cóż wali ich wartość, tego nie wiem. Okres rzymski także przyniósł znaleziska archeologiczne. Wiem, że w Boguszowie znaleziono rzymskie monety, także w Starym Zdroju. Co wiemy o okresie rzymskim na naszym terenie? Stosunkowo najmniej wiemy o tym właśnie okresie. Z tego czasu znamy tylko znaleziska monet, jak pan wspomniał. Pojedyncze zupełnie formy, które nic nam nie mówią w gruncie rzeczy. Nie wiadomo, czy to był szlak handlowy, czy to były... No, to mogą być nawet zguby kolekcjonerskie, umówmy się. Ja tego okresu akurat nie traktuję w tym momencie poważnie, jako jakiś tam... tych materiałów, jako takich, które mogłyby nam wskazać coś naprawdę prawdziwego o ówczesnych ludziach i cokolwiek zrekonstruować. A średniowiecze? To jest okres chyba już najlepiej znany, bo tak. Mamy już źródła historyczne pisane z tego okresu. Tak, i tutaj możemy porównywać źródła pisane z tym, co archeologia odkrywa. I ewentualnie coś może z tego jeszcze wyniknąć, ale to wymaga dalszych badań. To dotyczy głównie Książa Starego. To było grodzisko, nie ruina romantyczna, jak wielokrotnie gdzieś tam było wspominane. Chociaż od lat wiadomo, że to był gród. To nie jest nowość. W literaturze ta informacja była dużo wcześniej. Czyli było jakby rozgraniczenie na dwa zamki, Fürstenberg i Fürstenstein, tak? Czyli stary i nowy książ zawsze funkcjonowały obok siebie, ale stary książ jest po prostu starszy. Jest taka grupa nazw, rzeczywiście. Nazwy książa można podzielić na dwie z tymi końcówkami, różniącymi się od siebie. I być może te starsze, jedna z nich dotyczy starego książa, tak? Tam zostały odkryte oprócz zabytków z IX-X wieku. Także liczne formy żelazne z XIV i to by gdzieś tam pasowało do pewnych informacji, które krążą w literaturze o przeniesieniu zamku z Lwówka i tak dalej. To nowy książ byłby dopiero chyba tym kolejną fazą w rzeczywistości, ale to wymaga naprawdę badań, kolejnych odkryć i pisanych, i archeologicznych, architektonicznych. Na razie nikt tego nie robi. Ostatnie badania archeologiczne, które przyniosły nam dużą wiedzę, to te, które się odbyły przy okazji przebudowy Wałbrzyskiego Rynku w 1997 roku. Okazuje się, że teraz, jeżeli znajdujemy coś w ziemi, to właśnie przy okazji dużych inwestycji. Co wtedy odkryto pod rynkiem? Pozostałości ratusza, tego pierwszego barokowego, który był. I rury wodociągowe, no przeróżne, ostatnio też były, bo 97 rok to już był tam kilka lat temu. Dwa lata temu jeszcze był ostatni taki większy nadzór przy Placu Kościelnym, przy Placu Tuwima. I też odkrywa się po prostu mnóstwo ceramiki, kafli, piecowych. Na Placu Kościelnym znaleziono nawet zwłoki w trumnie. Zwłoki w trumnie, także tak. Już wiadomo, do kogo należały? Tego nie wiemy. Zwłoki wyjechały do Wrocławia i są badane przez antropologów. Marcinie, powiedz mi, czy gdyby dzisiaj młody licealista, wałbrzyski uczeń zapytał Ciebie, czy warto studiować archeologię i czy warto grzebać w ziemi, że się wyrażę kolokwialnie, na naszej ziemi, co byś mu powiedział? Oczywiście, że warto. To jest kwestia pasji. To no, nie jest to na pewno zawód dla każdego, ale warto jak najbardziej. Proszę Państwa, moim gościem był dzisiaj Marcin Kuleszo, wałbrzyski archeolog, pracownik Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. Zapraszam do czytania wałbrzyskich szkiców w każdej miejskiej bibliotece. Zapraszam także do oglądania Gościa Dnia. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.